Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Kontynuujemy The Last of Us. Kolejny odcinek. I teraz trzeba się tutaj przepieprzyć przez nich wszystkich. A i tutaj będzie troszeczkę kurna zabrzmę. Teraz się tylko nie pojebał i nie włączył ten sprintu. Dobra, nie pojebałem się, ok. Tu jest ich trzech, dobra, butelka. Inaczej się tego nie zrobi. Chyba, że ktoś sobie tam chodzi poboczem, to byśmy tam najpierw zaczęli od jakiegoś boku. Bo tutaj się w nich wpierdzielać we trzech to średnio to widzę. No i chyba jakby tutaj był jakiś sklep otwarty i coś tu widzę, że coś tu się da zrobić. Coś tu się da zrobić. Więc najpierw by było ich troszeczkę bokiem poomijać. Tutaj jest kurde trzech. Jak zwykle nie zyska się Messengera. Dobra, spróbujmy go tutaj wziąć. Mam nadzieję, że tam nikt nie... No, tutaj ten mi się troszeczkę nie podoba. Ten mi się tutaj troszeczkę nie podoba, kurwa mać. Moment. O, już tyle. Ten mi się tutaj kurwa nie podoba, gościu. Zdążę go tak, że tak powiem, zajść? Stary. Dobra. Okej. Okay. Nie zdążył zareagować, a był już blisko, więc jest okej. Okay. Było blisko, ale się udało. Już myślałem, że mnie zauważy. Już myślałem, że mnie zobaczy, ale jednak nie tym razem. Dobra, gdzieś tu był ktoś na górze. Ale on jest tam dalej. On jest tam dalej. Tutaj widzę coś na zewnątrz. Tutaj jest ten gościu. Tylko pewnie będzie jeszcze te. Będzie teraz iść w tą stronę, co nie? I pode mną jest chyba ten drugi, tak. Ulalala. Dobra, on po raz tam. Może zdążę go tam zaskoczyć. Tutaj mogę sobie w sumie wejść chyba. Tak. Dobra. Ktoś mnie tam chyba chciał obczaić. Ale nie za bardzo wiem kto. Dobra. Szybkie ogłuszenie. Szybkie ogłuszenie. Teraz tamtego właśnie myślę, trzeba by było załatwić. Jak najbliżej ścianę, żeby mnie nie zauważył. No i teraz jak ja tutaj spadnę, to mnie usłyszy. A tego to ja nie chcę, więc muszę się cofnąć. Muszę się cofnąć i muszę iść tędy jak przyszedłem. Już tutaj też nie wiem, czy to okno nie było też zbyt blisko tego faceta. Bo też jak znam grę i rzucę tą butelkę tutaj, to pewnie sobie nie zrobię jakoś specjalnie dużo z tego. Próbujemy ją jakoś rzucić. Tak, żeby... Nie. Próbujemy ją gdzieś tam rzucić. Kurwa, słyszeliście to? Tak, słyszałem. Zachowaj czujność. Kurwa, jeszcze któryś tam... Lump. Dalej, oj, fuck it. Dobra, jeszcze raz. Dobra, udało się. Trochę mi to zajęło, ale się udało. Uczyłem wam to, bo to i tak 15 minut było skidania się i eliminowania, więc oszczędziłem wam po prostu nudów. Trochę mi się oberwało, ale mamy to. No i jak? Dam ci coś bardziej w twoim rozmiarze. Ale tylko w ostateczności. Okej.
No i dobra, mamy to. Wiesz, jak odbezpieczyć? Tak. Tylko pamiętaj, to nie jest zabawka. Musisz uszanować. Jen, będę uważać. Okay. Mam nadzieję, bo niech sobie odstrzeliła coś. Ale powiem wam, że tutaj się mnożyli jak grzyby po deszczu. Tutaj byłem, nie było nikogo, potem się nagle czterech zespiło. Więc... dziwne, śmieszne. Ale się udało, możemy lecieć dalej. Tak też robimy, lecimy dalej. Dobra, Eli, dajesz! Robi się! Trzymaj tam. No dalej. Głupi łańcuch się zaciął. Czekaj. Tak. Już. No i dobra. Dobrze kombinujesz. Pod spodem. Może to zabierzmy. Pomóż mi otworzyć. Dawaj. Dobra, jest. Żeby nikt za mnie nie lazł. Żeby nikt za mnie po prostu nie lazł. Tak będzie bezpieczniej. Nikt za nami nie będzie leść. Dobra, co my tutaj mamy? Pełne. Czy ja mogę sobie coś tutaj wytworzyć? Muszę sobie apteczkę wziąć. Bo trochę mi się oberwało. To sobie od razu zrobimy apteczkę. Mogę sobie jeszcze molotowa wziąć, bo jednego zużyłem. No i reszta jest git w miarę. Reszta jest w miarę git. Ale nie podpalaj tego teraz, bo nie potrzebujemy. No i tutaj mamy jeden nabój. Tutaj muszę przeładować. Bo troszeczkę mi się szemczok przydał, bo się oczywiście mnożyli jak grzyby po deszczu. No i teraz co? A, czekajcie. Pewnie muszę tego wózka użyć, co nie? Bo tak go zabrałem, ale nie ogarnąłem. No. Obdać go. Le. O. No. No tak o. Dobra, powinno siedzieć. No i siedzi. Tylko bello magnifico. I mamy workbencha. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy workbencha. Za dużo części to my tutaj nie mamy. Więc za bardzo tutaj sobie możemy pojemność lepszyć, ale nie potrzebujemy. Najbardziej tutaj kojarzę z tą właśnie strzemczoka. Szybkość ładowania, szybkostrzelność, pojemność i zasięg. No, najpierw byłoby szybkostrzelność i szybkość przeładowania. Więc to i to sobie mogę wziąć. A to my co? Wielkość magazynka. No w sumie możemy sobie też wziąć. Czemu nie? To dobrze wygląda. Aha, i to nam się zwiększyło jeden. No dobra, zawsze to jest jeden do przodu. Zawsze to jest jeden do przodu. Cholera, schodź. Ja pierdolę. Kurwa, co to jest? Ja pierdolę. Mordują niewinnych cywili. Cholera, nie ma żarcia. Jakieś stare buty. Ten nic nie miał. Chodź. I teraz tak naprawdę marnują tylko amunicję. Urany. Nic nie mogę zrobić. Wiem. To jest dosłownie marnowanie amunicji. Bo zamiast zostawić sobie, nie wiem, na klikaczy czy coś, to oni sobie zabijają niewinnych cywili, bo szukają żarcia. No to jest bez sensu. Dobra, idziemy sobie tędy. I pewnie będziemy musieli walczyć z tym gównem później. Tak przynajmniej zakładam, bo zawsze tak jest, że jak jest jakiś kurde... Nie wiadomo jaki bydlak, to będziemy musieli potem z tym walczyć. W końcu zabili tę dwójkę. Fuck. Byłem pewien, że udało im się dynką z miasta. Teraz musimy znaleźć jeszcze tę dwójkę z pieszczonego samochodu.
A, shit, dobra, ten idzie tutaj do nas. Jak udałoby im się zajebać tam całą załogę? Kończmy z tym przed zachodem słońca. Kurwa, tam jeszcze tu wejdzie. Dalej, co potrafi? Chora! O ty kurwo! Ożeż kurwa, Joel! Co? Rzucił się na mnie. Czekajcie. Żeby się znowu nie pierdolnął, jak to się zmienia. Dobra, mamy tu więcej amunicji. To sobie wezmę. Tutaj raczej nic nie będzie jak na razie. Fajnie było w końcu tą amunicję znaleźć. O, mamy tutaj jakieś bandaże wielki albo coś takiego. Żarcie to ja tutaj za dużo nie znajdę niestety. O ile w ogóle znajdę jakiekolwiek żarcie. Tutaj mamy zejście na dół. W sumie trzeba i tak zejść na dół, i tak trzeba zejść na dół. To jest nasza główna droga. Żeby właśnie zejść na dół. Dobra, i co teraz? Nic tutaj raczej nie leży. Szkoda, że nie możemy sobie eksplorować bagażników pojazdów. Bo zawsze takie bagażniki mogą coś kryć. Można było chyba w State of Decay tak robić, że można było sobie eksplorować. W tym krajcie na pewno się dało. Aha. More troubles. O kurwa. Cztery. Czekajcie, tu jest trzech. Jest tylko trzech. Jest tylko trzech. Dobra. Trzeba uważać. Bo nie wiadomo, czy oni się tu jakoś nie zabezpieczyli. O, właśnie. Tutaj mamy... Joel! Jednego kolegę. Ktoś jest. Tam! Tam widzę, już jest drugi kolega. Tutaj mamy jakieś macy. Alkohol, dobra. Coś tu mi się wydaje, czy coś się spakowało? Wydawało mi się, dobra. I teraz jak was tutaj ogarnąć, panowie i panie? Mam już to. To jest bomba. To jest bomba, więc lepiej jej nie dotykać. Czy muszę tamtędy jakby przejść? Widzę go. Nie wychylaj się. Tutaj jest dwóch. Słyszeliście, że wreszcie złapali tego gościa i jego dziewuchę? Trzech. Albo nawet czterech. No, nie fajnie. Teraz tutaj ja muszę iść. Tutaj będzie niefajnie. Nie wiem. Chodźmy zajrzeć do chłopaków na końcu. Tutaj będzie na pewno niefajnie. Tego to jestem pewien. I teraz, jak ja mam tutaj was ogarnąć, żebyście nie zalarmowali tamtych, ale żebym mógł przejść. To jest właśnie główna zagwozdka. Tam dostaje tamten, idzie w moją stronę, więc jakbym tego mógł tutaj sobie zdjąć, to byłoby mi delikatnie już lżej. Zawsze to jest lepiej niż ze wszystkimi trzema. Tylko on mi się tutaj tak patrzy na bebech. Więc to mi się troszeczkę nie podobają. Dobra, jednak mamy z głowy. Zawsze to jest jeden mniej do odjebania. Zawsze to jest jeden mniej do odjebania. Bo to mam jeszcze trzech. Chyba, że to jest... Czekajcie, to jest ten, co tam stał, czy? Tak? Nie, tam stoi. Czyli mam jeszcze trzech. Okej. Yep. Nie lubię tego. To mnie się nie podobają. Skrytek nie lubi. Skrytek nie lubi takich rzeczy. Tamtego by było łatwiej odjebać. Tylko gdybym się prześlizgnął, a tutaj się kurwa za bardzo nie da. Dlatego by mi było łatwiej odjebać, ale się nie da, bo ten będzie mi tutaj łazić cały czas jak dzik po paśniku. Więc to jakby troszeczkę odpadło. To jest ich tutaj trzech na pewno, dobra. Musiałbym jednego tutaj gdzieś sprowokować. Co słyszałem? Jeden musi tutaj przyjść.
No i kaj ty żeś po losu? Tutaj leziesz. No byłeś troszeczkę kurwa bliżej podejść, typie. Nic tu nie widzę. Dobra, plan B. Kurde. Plan B. Troszeczkę na głośno, ale za bardzo nie mam jakby innego wyjścia. Plan B jest troszeczkę głośniejszy, ale wydaje mi się, że ja tutaj za bardzo nie mam jak inaczej przejść, więc muszę się posłużyć tym planem. Odpalę ich wszystkich. Co to było? Kto tam jest? Dobra. Kurwa, jeszcze tam się mnie dodawali? Serio? Really, nigga? Słuchajcie, bo zaraz tamci to pewnie przylecą. Lecą. Lecą, kurwa. Jordaniarze. O! O, to wam mnie tu rzucił. O ty kurwa. To jakieś pazerne? No chodź tu kurwa, kutasie jebany. O rany. No i tyle. Wytrzymać i przetrwać. Co? Nie. A, komiks. Joel nie skumał. O co chodzi? Nie skumał czaczy. Dobra, cegówkę tutaj mamy. Chodzi, by mi się przydała kurwa amunicja. Ale amunicja w kodes nie mają. Amunicja w kodes nie mają. No, czego mogłem się spodziewać? Ale dobra, teraz w sumie byłbym się chyba cofnąć tam do nich i troszeczkę się tam rozejrzeć, bo oni tam mieli chyba jakiś posterunek. A oni z tego posterunku chyba teraz sobie poszli, bo przyleźli tutaj, więc ten posterunek teraz jest teoretycznie pusty. Tak więc, dzień dobry, komornik. Dzień dobry, komornik. Zależna wpłata nie wpłynęła do mnie i domagam się rekompensaty. Co wy tutaj macie? Jakieś notatki macie? What is this? 10 października. No właśnie na moich oczach kapitan Masteros wraz z resztą naszego oddziału zostanie oblani benzyną i podpaleni. Te zwierzęta potraktowały to jak święto. Jakiś stary skurwiel narzekał, że to strata benzyny. Było ich zbyt wielu. Jedyne co mogłem zrobić to się po cichu wymknąć. Ale zapamiętam wszystkie ich twarze. Wytropię każdego z nich, jeśli to będzie konieczne. Okej, okay, no gościu planował tutaj ostrą zemstę. Ale no... wątpię, czy mu się to udało. Dobra, macie tutaj coś ciekawego? Bo jakby troszeczkę się śpieszę, nie mam czasu. Paliwo, szmata... wybuchowe gówno. Tak kurwa średnio bym powiedział, że coś tutaj mieliście. Mam nadzieję, że tutaj bombek nigdzie jeszcze nie podłożyli, co nie? No nie. Ja tutaj nic nie widzę, dobra. Never mind. Never mind. Tak kurwa troszeczkę średnio żeście się zaopatrzyli. Myślałem, że będziecie mieć tam jakąś amunicję, shotguny, jakieś nowe bronie. A tu? Szmata, alkohol, notatka. Dziękuję, do widzenia, tyle. Ale w sumie mam apokalipsę, więc czego mogłem się jakby spodziewać więcej? Można i tak. Kiepsko to się skończyło. Świetliki. Death for freedom. W tej bitwie musi być przegrany. A jeśli oni mieli rodziny? Każdy ma rodzinę. No dokładnie chciałem to powiedzieć. Lepiej się tym nie przejmować. Jak możesz tak mówić? Normalnie. O, tutaj mamy części. Proszę bardzo, części, tutaj świetliki, ale to już kości od dupy, więc leżą tutaj nie od wczoraj. Tutaj mamy drabinę i coś czuję, że będą się podsadzić Eli do tej drabiny. Ale jeszcze chcę sobie wejść tutaj.
Ja się sobie chcę tutaj troszeczkę pobuszować, bo coś tu widzę. No, kurwa, nic ciekawego. Nic ciekawego. Tutaj amunicja jakaś chyba do szumczoka? Apteczka. Bardzo mi się teraz akurat przed apteczkę przyda. Co tutaj mam? Skończyliśmy przedwczesne przeczesywanie, jeden chuj. No może nie jeden chuj, ale brzmi tak samo. Miasta w poszukiwaniu ocalałych. W hotelu ukryła się grupka żołnierzy, zajęliśmy się nimi. Kilku z nas zrobiło wypad na obwarowanie, a raczej na to, co z niego pozostało. Większość ciężkiego sprzętu poszła się jebać w trakcie walk. Teraz długo nie wsiądziemy do czołgu. Podobnie z ciężką artylerią. Nic z niej nie zostało. Jedynym wyjątkiem jest samochód terenowy. Udało nam się naprawić auto i zamontowane na nim działko kaliber 50 cali. Do tacku rządzi. Niech tylko ktoś z nami teraz zadrze. No i chyba właśnie była mowa o tym o tej terenówce, co żeśmy im wydawali. O, szumczoka. Zajebiście. Dwa naboje do szumczoka. Pronto, modleczkę, pronto. Dobra, chyba nic tutaj więcej nie znajdziemy. Więc chyba możemy iść teraz tam na górę. Bim. Ja pani Maju. Dobra, skakuj. Skakuj, maleńka. O! Już myślałem, że się to tabi na urwie, nie? Dosłownie już myślałem, że się to tabi na urwie. Ale się nie urwało. No i dobra. Mamy następne miejsce. Już niedaleko. To się wydaje niedaleko. To się tylko tak wydaje. Tam jeszcze jest w chuj. Dobra, czy coś w podobnym miejscu mogę tutaj znaleźć? Co? Wojskowa szkoła przygotowawcza. Fajna nazwa na sierociniec. Ciekawe, co się stało z tymi dzieciakami. To miejsce jest zamknięte od dłuższego czasu. Nie ma tu żadnych dzieci. Czyli albo nie żyją, albo właśnie na nas polują. Albo yep. Uciekły. Ale wierzysz w to? Wierzę, że możemy się stąd wydostać. Chodź. No wydostać się stąd możemy, tylko boję się, z jakim skutkiem to będzie związane. Bo nie wydaje mi się, żebyśmy mogli tutaj po prostu opuścić to miejsce. Tak spokojnie. Gdzie ty jesteś? Gdzie ona podlazła? Tam jesteś, kurwa. Co? No, plakat kinowy. Dawn of the Wolf. Druga część. Wtedy była chyba jakaś ta interakcja. A że się troszeczkę za daleko oddaliłem od Eli, to już jej nie ma. Chodźmy tą aleją. Dobra, nieważne. Coś to gówno. W porządku, nie wychylaj się. O kurwa mać, on tutaj teraz będzie tak stać jak wrzut. Mnie ktoś widzi. Wyszło ich dwóch. Okej. Z dawnych czasów. Znaleźliśmy ją z Rubenem. Podzieliliśmy się po połowie. Trzech ich jest. Dobra. Że muszę uważać na ich trójkę. Zastanowię się. Tylko bardziej mi się nie podoba to, że oni są w stałym ruchu. Zrobisz ten bekon, jeśli przestaniesz z nim gadać. Moglibyście przyparkować swoje autko gdzieś tak 5 km, nie wiem, gdziekolwiek, indziej? Bo jakby nie mam ochoty się z wami bawić. Nie wiem, czy to w ogóle jest sens, żeby się z nimi bawić w podchody.
bo to działko cały czas tutaj chodzi. Ja się obawiam, że to działko można zauważyć w każdej chwili. Jest każdego zakątka. Więc nie mam pojęcia, czy ta walka tutaj z nimi jest jakby opłacalna. Trochę się obawiam, że nie. Trochę się obawiam, że ona nie jest za bardzo opłacalna, tylko będę musiał po prostu spierdalać, bo z takim gabaretem to ja sobie raczej nie poradzę. Ewentualnie tego gościa mogę uciszyć, żeby mnie za bardzo nie przeszkadzał. Wziąć sobie naboje. Przeładować to, co ja mogę przeładować. Tutaj mam dalej jeden ten. Jedną amunicję, tutaj mam 12. Matym, jaką padę wspaniałą. Ani tu, ani tu nigdzie nie mam za dużo amunicji. Więc jestem tak troszeczkę w dupie. Troszeczkę w mocnej dupie. Tam się jeszcze żyją. Ale to działko mnie najbardziej denerwuje. Jeśli to działko mnie nie widzi, to tak sobie raczej na spokojnie powinienem przejść. Aha. Aha. To sobie kurwa przeszedłem na spokojnie. Czyli tak musiało dojść do konfrontacji, tak. Nie wychylę się, Eli. Tak nas chcą zajebać, tak nas chcą zajebać, więc czy ja bym sobie przyszedł na spokojnie, czy nie, i tak muszą nas napierdalać. To pokaż łeb ty chuju. Dobra, jak najbliżej krawędzi. Tutaj na ci. Kurwa, ile was tu jest? Dobra, jak na razie chyba tylu. Przeładujemy go sobie. Czyli nie mogę sobie po prostu tak przejść na spokojnie, tylko muszą nas po prostu napierdalać ze wszystkiego, co mają. Super, pronto. Normalnie pronto, nie? Nie mogę na spokojnie opuścić tego jebanego miasta, tylko muszę się z nimi napierdalać. Dobra. Ale ci łeb rozjebałem, typie. Czekam aż on odda tą salwę swoją. No nie, może on tutaj sobie wjechał. Chyba sobie kurwa wjechał, nie? Ale teraz trzeba się patrzeć na każde piętro. Wiecie, gdzieś tutaj nie ma. No, wjechał sobie do konia. Wyjebane po całości. Wyjebane po całości do przodu, nie? Dobra.
Tutaj mamy jakieś wyjście. Skoszę to na tarkę, żeby nas nie było widać. Tutaj było jakieś biuro, ale już go kurwa nie ma. Chyba są pozamykane. Chyba ich zgubiliśmy. No tak nie bardzo bym powiedział. Spokojnie, oni nas znajdą, oni nie są tacy głupi pewnie. Oni pewnie nie są aż tacy głupi. O! Jaki fajny pokoik. W takim pokoiku bym sobie mógł zostać. Kurwa. No tylko kibel trzeba było odświeżyć, ale to się da zrobić. Ale kurde, łóżko? W miarę nowka. Kogoś chcesz więcej? W dobie apokalipsy? Kurwa, panie. W dobie apokalipsy to chyba apartament. Pięciogwiazdkowy. Jakby była jeszcze bieżąca ciepła woda, to o, panie, kurwa. Nic więcej człowiek nie potrzebowałby. Dobra. Teraz what now? Bo tutaj muszę sobie przejść. O cholera. Spokojnie. Nie widzą nas. Dobrze, że oni nie mogą patrzeć do góry. Bo się mieli jeszcze bardziej przejebane. Tak szczerze powiedziawszy. Do chuja! Czekaj, czekaj, przestań! Patrz! Złaź z niego! Spokojnie, synu. Tylko spokojnie. W porządku. To nie są bandziory. Opuść broń. Kurwa, dowaliłeś mi. Bo właśnie chciałem cię zabić. Myślałem, że jesteś jednym z nich. Ale zobaczyłem ją. Oni nie trzymają ze sobą dzieci. Spowalniałoby ich. Ty krwawisz. Nic takiego. Jestem Henry. A to Sam. A ty jesteś Joel, dobrze usłyszałem? Ellie. Ilu was jest? Nikt nie przeżył. Ej, nie wiemy tego. Było nas trochę. Ktoś wpadł na pomysł, żeby wybrać się do miasta, szukać zapasów. Wciągnęli nas w zasadzkę. Rozdzielili nas. Teraz chcemy tylko stąd uciec. Możemy sobie pomóc nawzajem. Ellie. Przecież tak będzie bezpieczniej. Ma rację. Możemy sobie pomóc. Niedaleko stąd mamy kryjówkę. Tam możemy spokojnie pogadać. No dobra, prowadź. Za mną. Dobra ludzie, tutaj zakończymy odcinek. Mamy 30 minut zrobione, chyba nawet ponad, bo cięcia były, więc... No pół godziny powinno być nawet lekko ponad. Tak więc... W tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się spodobał, wiecie co robić. Ja się wymeldowuję. Trzymajcie się i do następnego. Bajos!